Witam wszystkich serdecznie na kanale Nielegal TV w trzecim odcinku poświęconym unboxingom płyt. Dzisiaj sobie umówimy dwa preorderki oraz jeden album dodatkowy, który sobie zamówiłem na preorder.pl. Bardzo często robię tam zakupy, więc zaczynamy. Płyty już miały swoją premierę, latają już po internecie, a ja Wam pokażę, co za płytki tym razem kupiłem. Otwieramy pudełeczko. I teraz tak, płytek troszkę mamy, a oto są dodatki. Te płyty już u mnie troszkę leżą. No i zaczynamy po kolei. Mamy tutaj jakieś rzeczy i teraz tak. Pierwszą płytą, jaką sobie weźmiemy, to jest najnowszy album Luca Syno. Kojarzony pewnie dla wszystkich z ekipy NON Connexia wraz z producentem Chrisem i Egonem. Okładeczka, można powiedzieć, w formie książki. Nie przesłuchiwałem tych płyt, od razu mówię, na pewno jak je przesłucham, to wystawię sobie swoją opinię u siebie na kanale i u siebie na fanpage'u. Okładka prezentuje się w ten sposób. Jest to forma książeczki. Tutaj, nie wiem czy dobrze widać, jest narysowany orzeł, o ile się nie mylę. Tak, orzeł. Proszę spojrzeć. Jest ciemnozielona. Co mogę o niej powiedzieć? O, tak wygląda. Mogę pokazać Wam, jak wygląda w środku. Jest to naprawdę nietypowy album, bo bardzo rzadko w takiej formie albumy są robione. Z tego co pamiętam, bardzo jakby podobną książeczkę, znaczy nie książeczkę, ale kształt jakby samej okładki miał DJ Dex w mixtape 5, o ile się nie mylę. Tylko że tam jeszcze do tego był komiks i tak dalej, ale w sensie forma okładki podobna. Bardzo prosta, bardzo ładna, estetyczna, nie ma jakichś, nie wiadomo jakich skomplikowanych wzorów. Co mogę jeszcze tutaj o niej powiedzieć w sumie? Mogę Wam powiedzieć, aha, z tej strony mamy tracklistę, z tyłu również tracklista. Oczywiście goście, którzy się dograli, mamy tutaj Włodiego, jeżeli chodzi o rap mamy Kastę. Mamy również śpiew kobiecy i tyle, jeżeli chodzi o producentów. Czy mamy opisanych producentów? Mamy opisanych producentów. Mamy opisanych producentów i praktycznie, no nie, ale w większości widzę, za produkcję płyty odpowiada Chriso. Jest to bardzo dobry producent, a jego bity naprawdę mi się podobają. Zobaczymy, jak ta płyta hula. No do tego mamy jakiś dodatek i w sumie nawet nie wiem, co to jest dodatek, bo nie zapoznawałem się. Dziki las, ekologiczne zioła na patyku. To jest taki dodatek do tej płyty. W ogóle mam taką skrzyneczkę ze wszystkimi dodatkami z preorderów. Jakieś opaski, nieopaski, jakieś smyczki, inne rzeczy. I to wszystko tam leży. To jest takie moje magiczne pudełko. Kompozycja najwyższej jakości składników pochodzących z czystych, naturalnych lasów północno-wschodniej Polski. Okej. No Luca Syno, ostatnimi czasy obserwuję jego fanpage i profil i zauważyłem, że bardzo mocno żyje w zgodzie z naturą i postawił na czystość ducha. Jeżeli ktoś obserwuje jego fanpage i jego twórczość, to już od momentu płyty Pachnę ogniem bodajże już widać bardzo mocną zmianę u tego artysty. No i myślę, że ta płyta będzie również szła w tym kierunku. To tyle. To jest pierwsza okładeczka. Luca Syno. Kolejny album. To jest właśnie album, którego okładka mi się bardzo podoba i kupiłem ten album tylko i wyłącznie ze względu na okładkę. Nie znam artysty kompletnie. Nie wiem, kto to jest. Jest Piotr Cartman. Czern. Tak się nazywa ten album. Nawet nie wiem, czy to jest... I to na pewno będzie, proszę, jeżeli chodzi, i to jest album spod Stajni, Quick Quality, Vulgarus. No i tutaj mi się wydaje, że odsłania coś, od tej strony bym celował. Naprawdę gościa nie znam, nigdy nie sprawdzałem go, nie znam jego twórczości, natomiast bardzo mi się podoba okładka, już Wam ją zaprezentuję. Myślę, że sobie na pewno gdzieś go sprawdzę, może mi się spodoba i będę wracał do jego płyt. Okładka wygląda... No, dość mrocznie.
proszę spojrzeć, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze widać. Czarna, czerwona tracklista z tyłu, czerwone napisy. Te napisy kojarzą mi się z typowym horrorem, z jakby z, nie wiem, z pismem krwi, coś w tym stylu. Jeżeli ktoś się ogląda horrory, tego typu rzeczy. No i myślę, że ta płyta będzie bardzo mocna również pod tym względem. Tak wygląda, tak samo w środku, jest bardzo dużo czerni. I mi się wydaje, że to ma w ogóle oddać temu, a okładka ma oddać klimat tego albumu. No i co mogę wam powiedzieć? Poczekam, zobaczę. Okładka bardzo ładna. Widzę, że również... A, i okładka jest zrobiona w moim stylu, to znaczy w stylu harmonii. Tylko, że ja tutaj miałem jeszcze dedykację i podziękowania, ale książeczka jest również tekstami dorzucona. Tak, oczywiście są zdjęcia, no i to proszę spojrzeć, między innymi jest taki, mamy tutaj utwór napisany, również kolejne zdjęcie w stylu mrocznym. Myślę, że to jest jakaś płyta horror, coś w tym stylu. Nie wiem, nic, naprawdę nie słuchałem, ale na pewno będę sprawdzał sobie tego artystę. Jest naprawdę bardzo fajna okładka, bardzo mi się podoba. Bardzo mroczna, super. I tutaj mamy również, widzę, nie mamy klasycznej tracklisty. Znaczy tracklista jest, tylko nie mamy gości napisanych i tak dalej. Tracklista klasycznie z tyłu okładki. Ale gości mamy za to napisanych w utworach. To znaczy na przykład pierwsza zwrotka, kto leci, refren i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, widzę, że tak. Tutaj mamy opisane, od kogo ta płyta jest. Troszkę chwilę miałem jakby ciszy, ale to musiałem jakby zweryfikować. Quick Quality BDF. Za pomoc w ogarnięciu wszystkiego, w czym sam bym nie dał rady. Podziękowania. Okej, okay. Dawid Muzio, wszystkim osobom, wam i tak dalej, i tak dalej. Kogo pozdrawia? Label Quick Quality Branded Familia, czyli dobrze mówiłem, Quick Quality i odsłonia połączone, no płyta połączona jakby dwóch wytwórni. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Naprawdę mam moc. Tekstów nie będę wam czytał, sobie je poczytam, jak będę słuchał, bo bardzo lubię słuchać kawałki i czytać sobie teksty, to już o tym wspominałem. To daje taki dodatkowy motyw. Fajna płyta. Poczekajcie na recenzję. Sam jestem jej ciekawy. No i ostatni album to jest niedawne wydanie szczecińskiego rapera Bonsona. Ostatnia jego płyta. Diabeł Stróż. Uważam, że ogólnie jeżeli chodzi o Bonsona, to zaraz po głowie PMM jest to w tej chwili chyba najlepszy raper na szczecińskiej scenie. Ma naprawdę fajne wersy. Def Jam Recordings Poland. Ok, Bonson. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 13 utworów. I tutaj was zaskoczę. Słuchałem jednego numeru. I ten numer jest z gościnie z Abi. I ten numer bardzo mi siadł. Jestem ciekaw, już otwieram sobie okładkę. Jestem ciekaw w ogóle jak cała płyta, tylko jednego tracku słuchałem z tego albumu i bardzo mi się spodobał. Gdzieś trafiłem po prostu na internecie, bodajże udostępniał to tylko konkretny rap. W ogóle polecam tą stronę, jeżeli ktoś chce być w miarę na bieżąco, bo dzisiaj tyle wychodzi muzyki, że myślę, że żaden fanpage nie jest w stanie i żaden portal muzyczny nie jest w stanie na bieżąco wam mówić o wszystkich płytach, bo bym musiał wrzucać nie wiem, chyba 200 postów dziennie. Ale tylko konkretny rap jest bardzo fajną stroną i polecam każdemu, żeby sobie to wrzucił. No i tutaj mamy tak. Standardowe wlepki. Praktycznie wytwórnia ta daje zawsze wlepki swoje, jeżeli coś wychodzi spod ich szyldu. Więc tych wlepek już trochę mam, sobie odkładamy. Tak wygląda płyta w środku. Tak wygląda front okładki. Diabeł Stróż. I również tutaj, tak wygląda tył, tutaj mamy tracklistę.
Widziałem, a przepraszam, skłamałem. Widziałem jeszcze jeden numer z teledyskiem, tylko nie pamiętam do jakiego to utworu było na internecie, ale Bonson tam latał w formie diabła z rogami i tak dalej, i tak dalej. I powiem wam, że numer też spoko i w ogóle zrobienie takiego klipu też wymaga, no myślę, że do przyszłego na pewno nakładu pracy. Jestem ciekaw ogólnie jak cała płyta. Mamy jeszcze tutaj. Co mamy do płyty? Ok, mamy do płyty plakat. Plakat do płytki od Bonsona. Czasami się robi to, czasami robi się już te plakaty, niektórzy już ich nie robią. Ja nigdy nie robiłem, może kiedyś zrobię plakat, chyba że będzie. Aczkolwiek dzisiaj już tak ludzie wymyślają w preorderach, żeby tylko zaskoczyć i zadowolić słuchacza, że no naprawdę. Ok, mamy tutaj sobie. Oczywiście od frontu jest też forma książeczki, front okładki pewnie też formę książeczki, połączenie dwa w jednym, mamy również zdjęcia Bonsona i tak dalej. No jestem ciekaw tego albumu ogólnie, Czarny Hi-Fi. Ok, mamy tutaj również gości, kto się dograł i zaraz więc zgadnę Żyć Zawsze, Avi i produkcja Ramzes. I tego numeru słuchałem. I bodajże tak, Niech Żyje Bal. O ile się nie mylę, jeżeli chodzi o ten klip z rogami, to chyba Niech Żyje Bal, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Po prostu dużo sprawdzam muzyki gdzieś tam i ale no... Żyć Zawsze, no to... To jest kocur numer. No, książeczka. Tak więc... Unboxing dzisiaj bardzo szybki, nie będę się rozwodził na temat muzyki, bo po prostu nie słuchałem tych albumów, nie będę wam ich oceniał od razu, po prostu wrzucę gdzieś pewnie jakiś post u siebie na fanpage, że przyjechałem po przesłuchaniu albumu, albo mi się będzie podobał, albo mi się nie będzie podobał, a nawet jeżeli mi się album nie podoba, to i tak jest na mojej półce, bo nie jestem w stanie jakby sprawdzić wszystkiego, czasem kupuję w ciemno, czasem jest tak, że po prostu sprawdzam album i sobie dopiero wtedy go kupuję. Mamy jeszcze oczywiście napisane, kto odpowiada za mix mastering, za zdjęcia, kontakt i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko. Te trzy płytki dzisiaj mamy. Tak więc Luka Synow z ekologicznymi ziołami na patyku. Mamy Bonsona z plakatem i blokami. I mamy tutaj album Czerń Piotra Kartmana z Quick Quality i Odsłonia z połączeniem tych dwóch wytwórni. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Zachęcam do sprawdzania kanału Nielegal TV. Subskrybujcie, będziecie mieli więcej czasami tych płytek. Co jakiś czas będę coś kupował, coś prezentował. Oczywiście niektóre płyty, które pojawiają się u mnie w kolekcji, wrzucam na swój fanpage Zator Nielegal, ale po prostu jakby nie spełniają moich wymogów okładkowych, żeby je prezentować. Dlatego nie wszystkie wlatują na unboxing. Pozdrawiam serdecznie was wszystkich, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach poświęconych unboxingom płyt.